Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Dzisiaj będziemy zdobywać specjalny samochód, już wam pokazuję jaki. Jest dostępny obecnie w playliście festiwalowej i musimy ukończyć wyścig sezonowy. To jest samochód, na który ja już długo polowałem, nazywa się Velociraptor. Tak się nazywa, to jest hardkorowy Ford 6x6, konkurencja dla Mercedesa klasy G 6x6, który już w Fordzie jest od dawna. Natomiast ten samochód pojawił się całkiem niedawno, on nie pojawił się teraz, ale już jakiś czas temu. Natomiast ja sobie go przegapiłem, nie zdobyłem sobie go kiedyś i chciałbym właśnie dzisiaj na niego zapolować. Zdobycie jego teraz nie jest jakieś tam specjalne, trudne, wystarczy przejechać sobie mistrzostwa na odpowiednim poziomie trudności. Jest chyba, zaraz zobaczę, chyba wybitny to się nazywa tak po polsku, no nie? Ja tutaj mam ustawiony język angielski, ale po polsku prawdopodobnie będzie się to nazywał język wybitny. No i nie wiem, właściwie to już możemy sobie zacząć. Nie wiem, jakie tutaj samochody są wymagane do tego. O, zobaczymy, co będzie przy okazji w lato. Co? Bugatti Divo do zdobycia. Będzie kask Kenak Bloka do zdobycia. A poza tym chyba nie widzę tutaj jakichś takich ciekawych samochodów dla mnie. Natomiast Divo to chyba można kupić normalnie w sklepie, nawet nie wiem. Dobra, wiecie co? Zobaczmy, które są te mistrzostwa. Jeszcze jeden samochód będę musiał sobie zdobyć, jest to Porsche 718 GTS, na które poluję, ale ten samochód też jest interesujący i muszę go mieć. O, w sumie to jest tutaj niedaleko, a nawet sobie zajadę. Raz w niektórych częściach Polski jest ponoć kupa śniegu, a u mnie nie ma nic, u mnie był wcześniej. I tak się zastanawiam, czy u was jest śnieg, u kogo jest teraz śnieg? Piszcie w komentarzach, dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawy, jaki samochód będziemy musieli mieć do tych zawodów. Czy będę mógł na przykład pojechać sobie tym moim Fordzikiem? Ja nigdy nie wiem, czy to jest Focus, czy Fiesta. Mi się już te dwa modele tak ze sobą mylą. Z wyglądu, one są do siebie mega podobne. Można je oczywiście łatwo jakoś tam odróżnić po światłach czy coś, ale tak generalnie jakoś ja nie potrafię, za każdym razem mi się one mylą. Focus, Fiesta dla mnie to jedno i to samo. Poważnie. Musiałbym się nimi w rzeczywistości przejechać jednym i drugim, żeby tak móc je odróżnić, wiesz, z marszu za każdym razem, nie? To chyba będzie to, no nie? Zobaczmy sobie, mamy cross country, to nie będą jakieś byle jakie samochody. I do zdobycia mamy chyba, tak, Velociraptor, proszę bardzo. I musimy po angielsku high skilled, wiesz, ustawić sobie poziom trudności przeciwników na high skilled albo na wybitny poziom, żebyśmy mogli zdobyć tego Velociraptora. Mówię o tym dlatego, że niektórzy mi piszą potem w komentarzach: Lucek, ja przejechałem wszystkie wyścigi, wygrałem, zdobyłem, wiesz, tam wszystko, a nie zdobyłem samochodu, gdzie mój samochód jest? Złodzieje. No to właśnie dlatego. Dobra, wiecie co, pojedziemy sobie pierwszy wyścig takim dziwnym samochodem. On nie jest zbyt szybki, ale waży niestuningowany. Płacz jaki wielki. Ponad 5 ton. Startujemy sobie. No mówię, ta fura jest kurde wolna, ale to jest czołg. Powiem wam, że niewiele jest samochodów tak ciężkich jak to. Ja nie wiem, to jest jakiś samochód pancerny, jakiś wojskowy, nie mam pojęcia co to jest. Jego generalnie jest bardzo trudno zepchnąć i te wszystkie tutaj wypierdziawki, te raptory, wszystkie co tutaj jeżdżą jakieś, wiesz. To w porównaniu do tego to jest naprawdę nic, nic. Ten samochód tutaj jest potężny. A co ciekawe, on tak stosunkowo niewiele mocy ma, bo niektóre samochody sportowe mają dużo więcej mocy od niego. Moment obrotowy ma gdzieś koło 800 Nm. 800. No ale on waży ponad 5 ton w standardzie. Także to jest i tak niewysoka, wiesz, moc jak na taki wielki samochód. Tutaj oczywiście w Fordzie mam go stunigowanego, tak żeby cisnął nieprawdopodobnie. I no mówię wam, nie ma opcji, żeby mnie ktoś tutaj zepchnął. A pojedziemy sobie może tak, zobaczymy, czy będzie lepiej. Chyba nie ma różnicy, nie? Jakby sobie tam hopsnął, to samo będzie. Powiem szczerze, myślałem, że będzie dużo gorzej, że będę gdzieś tam obstawiał tyły. A tu proszę, kurde, pierwsze miejsce, ładnie. Teraz dla odmiany mój najlepszy samochód offroadowy w tej klasie. Uwielbiam tego Lambosa. Naprawdę robi mega robotę na online. Kiedyś, teraz to nie wiem, bo ja dawno nie ścigałem się na trybie online. Ale mówię wam, on tak wymiatał. To było naprawdę dobre auto, zobaczcie jaki wielki. Ten już nie jest taki potężny
jak tamten samochód, ale mówię wam, że on jest dobry. Po dobrym tuningu naprawdę daje czadu. I tutaj bez problemu, kurde, Lambos. Chociaż aż tak bardzo się nie oddaliłem od tych przeciwników jak tamtym poprzednim dziadem. No i na koniec klasyk, czyli Defender. O kurde, ja nie wiem, czy ja go... O cholera. To on jest chyba... On jest chyba pod drift zrobiony. O cholera. Kurde, nie da jechać. Tak, to jest chyba mój driftowóz. O shit. Muszę sobie zacząć w jakiś sposób oznaczać te samochody, które zrobiłem na drift, żeby kurczę wiedzieć, co mam później do wyścigu brać, bo przypadkowo wezmę sobie takiego Defendera, który lata bokiem i kurczę, no nie fajnie, i potem trudno jest wygrać. O, tutaj mam takiego gnoja, to jest też super auto na offroady, zwłaszcza na przełaje. Naprawdę mega, bardzo go lubię. I też nim dużo nim wygrywałem na online, pamiętam. Nie wiem jak jest teraz, nie wiem jakie teraz są samochody najlepsze. Zobaczymy jak ten Velociraptor będzie się spisywał. Tak, tutaj pamiętam, że była jakaś krótka bardzo trójka. Myślę, jak te biegi były tutaj ustawione. Uch, ale to jest dobre auto. Zresztą on jest też w trybie Fortnite, nie? I tam też jest całkiem niezły, chociaż nie jest tak stunigowany jak ja go mam tutaj porobionego. I pyk! Jeszcze boczkiem wleciał chłopak, proszę bardzo, zdobyte. I uwaga, 3 gwiazdki, proszę bardzo. I zdobyłeś, jaki pociąg wielki, kurde. No i popatrz, z tej perspektywy to wygląda jak zwykły Ford Raptor. Ale z boku wygląda jak Hennessey Velociraptor. Kurde, ale wielki. Ej, my musimy zrobić na zlocie jakieś takie porównanie tego samochodu kontra Mercedesa, tego G6x6. Myślę, że ten będzie dłuższy. Ale ogromny. Ja cię pierniczę, ogromny jest. No nic, przetestujemy go, kurczę. Nie wiem, myślę, że na wyścigu jakimś go sprawdzimy. Do driftu? Ty, ale on ciśnie. Wow, to jest standardowy tunik, ja nic przy nim nie grzebałem jeszcze. To jest czysty standardzik i on ciśnie. Dobra, drift. Nie bardzo. Nie bardzo, jak po szynach, no jak pociąg. Nawet na śniegu nie chce driftić. Nic się z nim nie dzieje, jak lecisz bokiem. W sensie, nie da się w ogóle go wprowadzić w poślizg. On dziwny. Dobra, środek. No tutaj pewnie chyba niewiele się zmieniło w stosunku do Raptora, no nie? Może tam parę jakichś kosmetycznych zmian, ale generalnie taka toporna Ameryka, toporne Stany Zjednoczone. Zobaczcie, jakie lusterko kwadratowe, no nie? Takie mamy sobie zegary. Teraz wejdziemy sobie do Fordy Visty, tylko ja chciałem tak sprawdzić mniej więcej, jak ten samochód śmiga w standardzie. Jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony, bo on naprawdę leci jak szalony. Ciekawe ile waży, zaraz sobie to wszystko posprawdzamy. Jaką ma moc. Dawaj. No ciężko w ten... Nie ma się co dziwić, tutaj trakcja jest potężna. Jaki wielki, kurde. I proszę, wjeżdżamy sobie do garażu. Jaki ogromny, on się ledwo na tym podwórku tutaj mieści. Nie wiem jak... Brak mi słów na niego, jest przekozacki, jest kurde za duży. Jest za duży. Z tyłu klapy nie możemy otworzyć. Tutaj... To jest samochód seryjny, czy to po prostu Hennessey zrobił z tego Raptora takie coś? Silnik? No ej, no jak na gabaryty tego samochodu, to silnik wydaje się malutki. To wygląda nawet na jakąś V6, tak na pierwszy rzut oka, ale ja nie wiem, co to za silnik jest. EcoBoost jakiś. Ciekawe, zaraz wszystko sprawdzimy, no. Wszystko zaraz sprawdzimy. Może to jest 2.0, kurde. Nie no, chyba raczej nie. Zobaczcie, tutaj mamy takie... Mamy w ogóle dużo LEDów.
Patrz, na dole mamy panel LED, po bokach mamy takie dodatkowe LEDziki, na górze mamy ogromny panel LEDowy. Ja bym nie chciał, żeby ten samochód ostrzegał mnie przed miśkami, bo by mnie po prostu zaślepił. Ja bym już nie mógł grać w gry do końca życia. Tu się da, patrz, do tyłu da się wsiąść. Super, wsiadamy. Nie mogę, patrz. O, dobra, udało się. Wsiadłem, wszystko w środku takie kwadratowe, takie toporne. To nie jest tak, że w Fordzie jest mało detali, to po prostu wszystko jest kwadratowe w tym samochodzie. Taki, ten kokpit nieeuropejski zupełnie. Wsiądźmy po stronie pasażera. Zobaczmy, jak to wygląda. Velociraptor, naklejka. Na kubki. Ile tu w środku miejsca jest. Strasznie szeroki samochód. Wszystko takie niekanciasto kwadratowe. O ja, dobra, wychodzimy stąd. Pyk. No i do komory silnikowej już żeśmy zajrzeli, tu żeśmy sobie obejrzeli. Właściwie to chyba tyle, nie? Nic więcej tutaj nie można w nim otworzyć ani zrobić. Idziemy zrobić tuning. I proszę, co tu można dać? No jest to dosyć taka solidna zmiana dla tego samochodu, prawda? Nie wiem, no ja się zdecyduję chyba na to. Normalnie nie instaluję takich rzeczy, ale tym razem zrobię wyjątek. Może sobie później odinstaluję, jak będę miał kaprys. Możemy tu wymienić silnik. No właśnie, co my tu mamy za silnik? Nawet nie doczytałem, jaki tu jest standard. Wygląda na jakieś 600 koni mechanicznych. Słuchajcie, 3 tony waży ten samochód. Nie jest aż tak dużo. Znaczy, są w Fordzie cięższe dużo samochody niż ten. 844 Nm. Słuchajcie, no to musi mieć ogromny moment obrotowy, żeby ruszyć te wszystkie koła. Czy on ma w ogóle napęd na wszystkie koła? No raczej powinien mieć, nie? 6x6 nazwa zobowiązuje. Tak, są tutaj półośki z przodu nawet. W Fordzie nawet to zrobili. I mamy oczywiście 2 mosty? Nie? Coś takiego. Pyk. Możemy zrobić swap silnika na 7-litrową V8. Ja bym się skłaniał ku temu właśnie. I robimy go na maksa, nie? Bo chcę sprawdzić, jak będzie się zachowywał. Jak już go sobie porobimy na maksa. Można też oczywiście, wiesz, kupić sobie Mercedesa 6x6. Ja pierdziele. Wiecie, ile tu będzie trakcji? Ja nie wiem, czy nawet ta V8 tu uciągnie. Taka tylko ciekawostka, silnik Forza Horizon jakby nie rozpoznaje tych kół środkowych ponoć. W sensie, nie można mieć w Forza Horizon, nie wiem jak wam to powiedzieć inaczej, tak po ludzku. Generalnie te środkowe koło jakoś nie ma wpływu na jazdę samochodem. W Fordzie tak to jest zrobione. Że silnik Fordy jakoś to tego nie rozpoznaje. Tak kiedyś oglądałem streama twórców i oni o tym mówili, że bardzo ciężko było dodać do gry Mercedesa 6x6, bo nie wiedzieli, jak zrobić napęd na 6x6 po prostu. No i wielkie pelni. Okej, okay, mamy zrobione. Tutaj no, standardik możemy sobie pomontować te rzeczy. Coś nawet z tymi kołami tutaj środkowymi się dzieje, one tak okazjonalnie podskakują, no nie? Dziwnie. Ciekawe... Nie, no chyba nie można zmienić tu zawieszenia. Była tu opcja jakaś taka? Nie. Możemy mieć tylko to standardowe. Zobaczę, czy będzie można jeszcze dać wyżej to zawieszenie standardowe. Coś tam skaczą te koła od czasu do czasu, nie? Te środkowe, jakoś tak dziwnie to wygląda. Klatkę bezpieczeństwa możemy dać, możemy jej nie dawać. Pyk, odciążenie. Tak, odciążenie się przyda, minus 700 kg, to jest ogromna waga. No i oczywiście ulepszamy ten silnik, który żeśmy tutaj dodali. Ciekawe w ogóle, jakby się rozkręcił ten standardowy, który tutaj mieliśmy, no nie? Myślę, że też można by było z nim zrobić fajne rzeczy. Chociaż tak się zastanawiam, może byśmy go ojej, 1000 kW. Ja cię pierniczę, jaki potwór. Jaki potwór. 1000 kW, 2,5 tony wagi. Słuchajcie, to nie jest dużo jak na takiego potwora. Dopiero teraz zauważyłem, że on ma aż 10 biegów, więc na moim 7-biegowym H-shifterze, no, będzie ciężko. Ja sobie ustawię coś takiego i myślę, że to będzie w porządku na wyścigi. Ja pierniczę. Dobra, zawieszenie. Ja bym chciał tutaj jeszcze... Dobra, on jest na maksa podwyższony, pół metra.
przesadzone wartości. Pojadę nim na jakiś wyścig. Wszystko zablokowane ma. Ale nie skręca aż tak źle. Nie jest tak źle, dobra. Spróbuję troszeczkę ten przód poluźnić, żeby nie był taki hardkorowy. Chociaż na śniegu to i tak się tego tak nie czuję. O ja, dobra, jeszcze jakieś malowanko wybiorę. No mówię, ten samochód w Forza Horizon 4 jest już od dawna. To nie jest tak, że on się teraz dopiero pojawił. Ale fajnie, że można go sobie znowu zdobyć. No bo ja akurat go sobie przeoczyłem kiedyś tam. No i teraz mogę go sobie w końcu ogarnąć. Prawdę mówiąc, trochę mi smutno było kiedyś, jak go właśnie przeoczyłem. To jest fajne auto, takie unikalne. No na pewno niespotykane zbyt często na ulicach Forza Horizon, prawda? Jaki wielki! Ja pierdziu. Przeogromny jest. Dobra, wiecie co, ja sobie go tak stunigowałem. Z dwójki rusza bez problemu, już teraz, nie? Wcale nie muszę nim jechać tutaj gdzieś drogą. To jest auto, które chyba wszędzie wjedzie. O, drzewo! On faktycznie zachowuje się jak pociąg. Ciężko go w ogóle... Zobaczcie, jakie skręcą kierownicą. A on dalej się trzyma, dalej nie wchodzi w poślizg, nie? Niesamowite, tak jakbyś miał z tyłu gąsienicę czy coś. Ale tak to jest, jak mamy ten dyferencjał z tyłu całkowicie zablokowany, prawda? Jakbyśmy mieli troszeczkę poluźniony, no to samochód by skręcał lepiej. Ale w poślizg powinien teraz trochę nawet wchodzić, a nie chce. Skręca do maksa. Niesamowite. I wiecie co, tak myślę, no można by było go przetestować na wyścigu i chyba nawet sobie by jakoś tam no, poradził, tak? Natomiast są w Forza Horizon takie góry, na które jest bardzo, bardzo trudno wjechać. Jest to najwyższy szczyt w grze. Ciężko go zdobyć takim zwykłym, zwyczajnym samochodem. Jak samochód nie jest offroadowy, nie ma odpowiednich opon, zwłaszcza w zimie, to ciężko tam podjechać. I my się dzisiaj tam udamy. Przejedziemy przez wszystkie góry i zobaczymy, jak ten samochód się spisuje. Ja wam coś powiem. Ja za chwilę będę miał zlot z chłopakami na Discordzie i ja sobie ten samochód wezmę jako mój samochód zlotowy, ale wezmę mu, usunę to, co mam z tyłu zainstalowane i dam sobie jeszcze ten standardowy silnik. Tylko go ulepszę po prostu, bo chcę, żeby był w standardzie. Ten jest taki hardkorowy, co tutaj żem wrąbał. I on no, jest takim silnikiem, który się wsadza do wszystkich samochodów, jeśli chce się wygrywać w klasie, powiedzmy, S1 offroadowymi samochodami. Dobra, tutaj są dość takie hardkorowe góry i to jeszcze nie jest ta najmocniejsza góra, bo tam dopiero jedziemy sobie, musimy przez tą górę tutaj przejechać. I teraz tak, zwolnijmy trochę i zobaczmy, czy on ruszy z dwójki pod górę. Będę powoli jechał. What? Dobra, dawaj. Powaga, to jest prawie pionowo do góry. Ja nie wiem, czy Mercedes tak... Nie no, Mercedes 6x6 chyba też tak... Też takie rzeczy lubi. Ale kosmos, ej, on pod wszystko chyba podjedzie. Patrz na to! Tutaj się większość samochodów po prostu zatrzymuje, a on jedzie jak po normalnym. Dobra, widzicie tamtą górę naprzeciwko mnie teraz? Tam będziemy się wspinać i to nawet nie jest problem tego, że jakby ciężko się tam wjeżdża samochodem i jest tam bardzo stromo. Problem polega na tym, że tam jest takie sztuczne ograniczenie przez Fordze, po prostu przez twórców Fordzy narzucone, że samochody nie mogą jechać tam dalej, że robi się tam po prostu bardzo, bardzo ślisko. To jest skraj mapy. Nie ma tam takiej, wiesz, twardej, niewidocznej ściany, ale jest coś w rodzaju takiego nie do przebycia terenu, gdzie robi się bardzo, bardzo ślisko, jak się jedzie samochodem. I naprawdę byle jakim offroadowym autem tam się po prostu nie wjedzie. Dobra, musimy stąd jakoś zjechać pionowo w dół. Czekaj, nie po kamieniach, chyba nie przejedziemy. Jaki byśmy samochód mieli, to jest tylko Forza. Coś tutaj nie tak z dyferencjałem, napęd na jedno koło. Dobra, przejechał, proszę. Jaki pociąg. I on jest przeogromny. Ogromny on jest. Dawaj, stawaj. O nie, muszę od tego punktu z powrotem.
No i teraz już z górki, a raczej pod górkę, musimy się dostać na szczyt. Tu jest najmocniejszy podjazd. W pewnym momencie będziemy tak mocno pod górę pionowo jechać, że będę musiał zmienić na kamerę z kokpitu, żeby cokolwiek widzieć. Jedzie się tu. I tu jeszcze jest dobra trakcja, ale za chwilę to się skończy. Uwaga. Pyk. Jeszcze kawałek. Ole, on ciśnie, kurde. O! Już dojechał! O, i tu jest tak mega ślisko. Zobaczcie, widzicie? Kręcę się samochodem w kółko, nie? Tu jest właśnie, zaczyna się taka śliska jakby powierzchnia. I tu jest bardzo ciężko ogólnie wjechać czymkolwiek. Kierownica ma całkowicie luźną teraz. Żaden force feedback nie działa. Ten samochód ma niesamowitą trakcję, ale niestety no. Takie sztuczne ograniczenie forzowe tutaj jest, żebyśmy nie jechali gdzieś tam dalej. Generalnie tutaj jest właśnie tak bardzo ślisko, tak dziwnie ślisko. Przyjedźcie sobie tu samochodem, to zobaczycie. Ale zobaczcie, jaki to jest widok. To jest najwyższy szczyt w Fordzie i ten samochód podjechał tutaj, no można powiedzieć, że na luzie. On tutaj sobie jeździ, jakby to był, jakby się tu urodził. Jakby go ktoś tutaj sobie zbudował i jakby tu jeździł od zawsze, autentycznie. On się tu, ten samochód urodził się w tych górach. Niesamowity jest. Jeździ sobie jak po normalnym. O, i tutaj jest też ten fragment taki, co się zaczyna bardzo ślisko robić, nie? Ja mam ochotę przejechać nim jakiś taki wyścig. Jakiś taki przełajowy i zobaczyć, jak on będzie sobie właśnie radził na taranowaniu tego wszystkiego. Właśnie, ciekawe. Kurczę, chciałbym jeszcze na online na przykład nim pośmigać. O ja, to by było też ekstra. Muszę sobie pośmigać, te przypomnieć te wyścigi online'owe. Na jakimś może streamku czy coś takiego. To by było ekstra. Ja zapomniałem, on ma 10 biegów. Nawet nie sprawdzam prędkości maksymalnej w przypadku tego samochodu, to nie ma takiego dużego znaczenia. Ale trakcja jest tu ogromna. Patrzcie, tutaj mamy jakąś ścieżkę. Zobaczymy, czy pod nią podjadę. To jest ścieżka właściwie dla pieszych, nie? Tutaj teoretycznie powinien zmieścić się tylko motocykl. Zobaczymy. Dobra, podjechałem. Jest. Nie no, kurde, co to dla niego? To żaden problem. Jedziemy taką ścieżką wydeptaną przez ludzi. Weź kamerę, o, właśnie taką kamerę sobie weźmiemy. Tutaj po prawej nie pojadę chyba, po tej skale, nie? Ciężko będzie. No, to już ciężko, w ogóle nie byłem tu jeszcze w tym miejscu nigdy, w Fordzie. Dawaj, wycofa. Kurde, niesamowite. Tu jest praktycznie pionowa ściana. Dawaj, wykręcaj. O, wszystko mi się trzęsie. A teraz tutaj. Jakim się fajnie jeździ, musicie sobie spróbować. Ja już nie pamiętam, czy miałem tego Mercedesa tak porobionego. Ale ten ma jakieś takie chyba bardziej miękkie zawieszenie. Mercedes miał takie twardsze trochę jednak. 6x6. Ten jest taki miększy. Taki bardziej przystępny właśnie na te offroady. Kozacki, ej, naprawdę chyba nie ma terenu, który byście nie wjechali tym samochodem. No byliśmy teraz na tej największej górze i tam jechał bez problemu. W żaden poślizg nie wejdziesz. No może być problem oczywiście z takim, wiesz, omijaniem przeszkód, nie? Bo jednak jest to, no, kurde, potężna maszyna i czasami niezbyt zwrotna, zwłaszcza przy wyższych prędkościach. Ale nie każcie mi robić tego samochodu pod drift, serio. To jest po prostu niewykonalne przy tych dwóch z tyłu kołach. Musielibyśmy tam wsadzić takie koła jak od taczki wąskie i wtedy spróbować. Jest autentycznie nie do zarzucenia dupą. Od razu łapie trakcję. Dobra, chodźmy na jakiś wyścig zobaczyć. Patrzcie, jak klasa G wygląda malutko przy tym aucie. Kościół sobie akurat robi zdjęcie. Zobacz, jaki to jest malutki samochodzik przy tym Velociraptorze. Kurde. Tutaj tak jakby te dodatkowe cztery koła były jeszcze wystające, nie? Z tego Mercedesa. G-klasa chyba nie jest taka długa jak to.
To jest jakiś kosmos. No to co? Czas na ściganko. Wziąłem sobie taki tor, który jest dosyć trudny. I mamy tutaj sporo zakrętów, więc zobaczymy, jak sobie poradzę. Czasami jest tak, że na tych offroadach chciałoby się troszeczkę mocniej dupę zarzucić, żeby wejść lepiej w jakiś zakręt, nie? Żeby wyjść z zakrętu już przy maksymalnych obrotach. No i chwilkę poczekać podczas driftu, aż samochód złapie tą trakcję i wystrzeli. A tutaj no, przed zakrętami raczej zwalniać albo... O, dobra! Na ręcznym jeszcze można trochę śmigać. Do przodu jedzie. Kurde. Moglibyśmy jeszcze ten dyferencjał z tyłu troszeczkę poprawić. Ojej. Żeby nie był cały czas zablokowany, bo nim się kurde... Jak jedziesz szybko, to nim się praktycznie nie da skręcać. O kurde. Ja pierdziu. Dawaj. Żeby na hopę trafić. Cyk. No dzielny to on jest, kurde, mając tyle kół, jeszcze tak ładnie ciągnąc przez murki, cyk, jakby w ogóle tych murków nie było. W ogóle go nie zwalniają, a takie, wiesz, lekkie offroadówki, no to mają z tymi murkami problem. Ojej, nie mogę nie mogę trafić. Okej. O nie! No chodźcie, który chce mnie zepchnąć? Proszę bardzo. Sprawdźmy możliwości spychania. Cyk! Tylko 2,5 tony, słuchajcie, to nie jest jakiś, wiesz, mega ciężki olbrzym, on jest po prostu ogromny, on jest długi. Nie? To nie jest tak, że on jest super ciężki. My już dzisiaj jechaliśmy takim super ciężkim, tym opancerzonym gnojem, insurgentem nazwijmy go. No to tamten jest ciężki, on tak po odciążeniu to te 3,5 tony, 3700 waży, lekko. A ten? Dobra, spróbujmy tego tutaj. O kurde! Satysfakcja 100%. Jakbyś jechał pociągiem. Naprawdę. Mega przyczepny, bardzo fajny samochód. Na pewno się nim pościgam gdzieś tam na online i zobaczę, jak się spisuje już, wiesz, naprzeciwko takich dobrych graczy. Pokombinuję troszeczkę z tuningiem, jeśli chodzi o ustawienie dyferencjału, żeby troszeczkę też lepiej skręcał, nie? No bo teraz to taki jest trudny do opanowania i widzieliście, że tam jechałem z większą prędkością, to naprawdę bardzo ciężko się nim skręca, ale nadrabia tym, że przebije się przez praktycznie wszystko i wiesz, jest nie do zepchnięcia, no. Jaki wielki. On by dobrze też mógł działać jako blokada drogowa, no nie? Staje sobie wzdłuż, wiesz, naprzeciwko drogi, prostopadle do kierunku i kurde, masz całą drogę zatarasowaną. Nie musisz jakiegoś specjalnych radiowozów wzywać po 5 sztuk czy coś, tylko tu masz jeden taki, o. I pyk, gotowe. Bardzo ciekawe auto. Dzisiaj tak trochę mniej szczegółów technicznych, bo powiem szczerze, nie czytałem o nim za dużo. Wiem, że to jest samochód na bazie Forda Raptora i wiem, że robi go firma Hennessey, no tak wynika z nazwy. A tak swoją drogą, ogarnijcie sobie na najnowszego Hennessey Venom F5, tak się nazywa. Tak. Z moim skromnym zdaniem Hennessey Venom F5 jest brzydki z wyglądu, ale tam chyba nie chodzi o wygląd, tylko o osiągi. Chociaż, no nie wiem. Dla mnie, ja nie podziwiam marki Hennessey swoją drogą. Bardziej taki jestem wpatrzony w markę Koenigsegg,
pod względem innowacyjności. Nie chodzi nawet o wygląd samochodów, bo to jest tam kwestia dyskusyjna, jednemu będzie się podobać, drugiemu nie. Natomiast ten Hennessey jest taki, jakby go, nie wiem, wycięli z GTA 5, nie? Albo z jakichś takich tanich gier wyścigowych, gdzie nie ma licencjonowanych samochodów. Po prostu słabo model wygląda. Ma oczywiście potężne osiągi, ale tam nie ma chyba nic takiego technologicznie zaawansowanego w tym Hennesseyu, nie? On jest po prostu taki, no, silnik, napęd na tył, ogromna moc i tyle, nie? Natomiast jak sobie prześledzicie markę Koenigsegg, to tam jest dużo, dużo, dużo fajnych właśnie technicznych rozwiązań, takich stworzonych przez Koenigsegga u nich w garażu. To jest naprawdę mega, mega sprawa. A jakoś tak, marka Hennessey to jest to w ogóle marka tuningowa, nie? Oni przerabiają na przykład takiego Velociraptora robią i jeszcze kiedyś robili inne samochody tuningowe, a ich samochód Hennessey Venom też powstał na bazie Lotusa Elisa, ten pierwszy Hennessey Venom. Tylko że ja nie wiem, co tam z Lotusa Elisa czy tam Exige'a zostało, bo kurde, ten samochód był taki, no, mocno, mocno przerobiony. A ten najnowszy Hennessey już jest chyba taką autorską konstrukcją. Warto się tym zainteresować, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. No dobra, rozgadałem się. A myślę, że teścik najnowszego, znaczy najnowszego, no, drugiego sześcionapędowego samochodu, sześcionapędowego potwora możemy uznać za zamkniętą. Zamknięty test. Tak. Trzymajcie się i do następnego razu. Ejas!